w drugim odcinku jedynej serii na moim kanale, a mianowicie 5 pewniaków nowej aktualizacji. Na miejscu pierwszym mamy pomysł od widza, także jeżeli masz coś tam w głowie ciekawego do podzielenia się, zapraszam na dole do komentarza. W każdym bądź razie chłop wymyślił tak dobry pomysł, że słyszałem o nim już tak 3-4 lata temu. Chodzi o skiny donate'ów i na początku trzeba się jakby zastanowić, co to tak na dobrą sprawę znaczy skiny donate'ów, bo możliwości jest kilka. Pierwsza z nich jest taka, że jeżeli trzymamy tego nade'a w dłoni, no to wtedy po prostu on będzie miał jakiegoś skina, będzie nie wiem, czerwony, niebieski, czy jaki tam będzie. Jestem osobiście trochę bardziej za drugą opcją, mianowicie jak mamy nade'a, to każdy ma zawleczkę, tak? Trzeba ją wyciągnąć, no i on wtedy tam wybucha, czy to tam sobie robi. I właśnie pomysł opiera się o to, żeby ta zawleczka była de facto skinem, to za tym idzie, każdy będzie miał swoją zawleczkę do nade'a. Wiadomo, wiele bardziej szpaneska i widowiskowa będzie ta pierwsza opcja, tak? Kiedy to każdy gracz widzi, jak ten nade sobie leci, albo gdzieś tam leży. No a jednak zawleczkę widzi tylko i wyłącznie ten, który trzyma to w dłoni, no sprawa do przemyślenia. Żeby zobaczyć na miejsce drugie, musimy się cofnąć trochę w czasie. I popatrzeć tutaj dokładnie na deathmatche. Mianowicie kilka lat temu była taka sytuacja, że Dust 2 właśnie na tym trybie gry był tak popularny, że praktycznie każdy mecz kończył się właśnie na Duście 2. Efektem tego było spoko działania ze strony Valve, mianowicie oni stworzyli jakby osobną grupę dla Dusta, przez to kto chce grać Dusta, to gasuje tylko ciągle Dusta. Obecna podobna sytuacja jest w przypadku Mirage'a, gdyż należą do tej najpopularniejszej grupy, gdzie tam właśnie praktycznie 99% meczy to jest właśnie ten Mirage. No i tutaj są tak na dobrą sprawę dwie drogi. Pierwsza taka, żeby stworzyć osobną grupę dla Mirage'a, tak jak w przypadku Dusta, albo druga jest taka, że właśnie z tym owym Dustem go połączyć, żeby powstała taka grupa po prostu najpopularniejszych map, no i wiadomo te inne. Trzecia rzecz jest bardziej praktyczna i tyczy się odwołania całego meczu w momencie, kiedy jakiś gracz opuści go już na samym wstępie, tak? Czyli w trakcie rozgrzewki. Obecnie jest to mega lipne, że jeżeli chcesz sobie pograć solo, bo nie masz znajomych, tak się jakoś składa. No to tak na dobrą sprawę, jeżeli twój teammate wejdzie już na samym starcie, no to masz przegraną za nic. Jaki fan z takowej gry? Jest to zaledwie kilka linii kodu, a mógłby uratować naprawdę wiele rank. Przedostatnia rzecz, a mianowicie rotacja map, jeżeli chodzi o mecze towarzyskie. Idea samych meczów towarzyskich jest bardzo cool. Tak na dobrą sprawę możemy sobie rozegrać zwykłego matchmakinga, ale jednak ta ranga się nie liczy, w związku też jest czym sztos. Wiadomo, jak się ma jakąś przerwę, czy nie czuje na siłach, czy nie ma ziomeczku, wiecie o co chodzi. Obecnie mamy do wyboru trzy mapy. Jest to Mirage, ta najpopularniejsza, o którym to już mówiłem wcześniej. No i mamy to takie dwie, powiedzmy, egzotyczne. I one są całkowicie spoko. Tylko problem jest taki, że mało ludzi na nich gra. W związku też jest czym, można byłoby to jakoś trochę to poprawić. I widzę na to dwie opcje, albo taka, że dodajemy kolejnego slota, czyli mamy, nie wiem, cztery sloty na mapy, że zostaje ten Mirage, te dwie egzotyczne i jeszcze jakaś jedna mapa, albo po prostu te trzy sloty są ruchome, tak? Także w pierwszym tygodniu mamy, nie wiem, Mirage, Dusta, Inferno, a w drugim mamy Kasza, Uwe, Pasa i nie wiem, Kobla. Można oczywiście nie iść od początku na całość, żeby się nie zmieniały wszystkie trzy sloty, tylko na przykład tylko jeden slot, że będzie po prostu ruchomy i się zmieniał co kilka dni, czy też tygodni, czy miesięcy. Pomysł według mnie całkowicie zaczny, gdyż wprowadziłby trochę takiej dynamiki, a przy okazji wzbogaciłby całe te mecze towarzyskie. Jak dla mnie spoko. Ostatni podpunkt na dziś tyczy się tego, co widzimy, jak odpalimy CS-a, czyli menu główne. Wiadomo, Valve zrobiło kozak roboty, dodają całe panorama UI i tutaj po lewej stronie mamy kilka opcji, ale tak jak widzicie, mamy tutaj dość dużo szarego pola, tak? Czyli z takiego, powiedziałem sobie, wolnego pola. Może to wskazywać na to, że Valve coś myśli, żeby tam w tym kierunku coś tam upchnąć, tak? Jakieś inne tryby czy coś takiego, ale póki jest puste, można by jakoś wykorzystać, co nie? Tutaj widzę duże pole do popisu, jak chodzi o customizację właśnie tego CS-a względem każdego gracza, czyli tak, żeby każdy mógł utworzyć swój skrót. Nie wiem, jak ktoś chce sobie zrobić skrót do wyszukiwania matchmaker na jakichś mapach, niech będzie tutaj ten skrót. Ciekawszych pomysłów będzie na pewno ikonka serwera społeczności, tak? Czyli żeby nie trzeba było wchodzić przez grę i potem wyszukiwanie serwera społeczności, potem przez tą listę, tylko po prostu, żeby tutaj była ta ikonka i od razu się pokazuje albo lista, albo łączy do konkretnego serwera. Według mnie byłoby całkowicie spoko. Dodatkowo biorąc pod uwagę tych ludzi, którzy grają głównie SE albo Face i te matchmakingi w ogóle, wtedy ten przycisk play jest dla nich taki trochę bezużyteczny, no nie? Więc ja bym pokminił właśnie w jakiegoś takiego małego odsyłacza do tych serwerów społeczności. To byłoby na tyle. Zostaw koniecznie łapę w górę, suba, wbijaj na TikToka, to bardzo ważne. Dzięki za oglądanie, trzymaj się, piona!